Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających w dzisiejszym odcinku najgorszy bar w Warszawie. Czy warto tam kupić, omijać, czy rozważyć? Skoro najgorszy, to wiadomo, że warto to omijać. Moja ocena jedynka, czyli najgorsza z możliwych ocen. Przypominam, że ocena w ogóle. Byłem o godzinie 13, czyli w porze obiadowej, nikogo nie było, więc to o czym świadczy. Jedzenie jest przygotowywane na przykład o 9-10 rano, potem czeka na klienta w tych pokrywkach. Ja przyszedłem o 13, więc dostałem 4-godzinnego samowego i takie same ziemniaki i sałatkę z pomidorów, która kosztowała 8 zł. Cena za obiad to około 24 zł. Więc tanio nie jest. Na pochwałę zasługuje czystość, ale bar kwalifikuje się do zamknięcia, bo nie da się tego jeść. Kotlet był twardy, panierka odpadała od mięsa, co świadczyło, że było stare mięso. Ziemniaki były rozgotowane, zimne, wszystko podane na nieładnym talerzu. I te pustki świadczą o tym, że ten lokal trzeba zamknąć. Do usłyszenia, hej, w następnym odcinku. Cześć!